Witam serdecznie wszystkich widzów kanału internetowego na YouTube oraz czytelników miesięcznika Zdrowie bez leków. Dziś jesteśmy z kolejną wizytą u doktora Jerzego Jaśkowskiego i kolejna porcja pytań od naszych czytelników. Tym razem bierzemy na tapetę ocet jabłkowy, naturalny ocet jabłkowy, na który panuje dzisiaj moda. Można powiedzieć, że w internecie ludzie polecają sobie ten cudowny specyfik na niemalże każdą dolegliwość. Od dolegliwości żołądkowych, poprzez dolegliwości związane ze stawami, sercem. Panie doktorze, jak to według pana sprawa się przedstawia, jeżeli chodzi o takie naturalne octy jabłkowe, czy octy z innych różnych owoców? Nie mam tak szerokiej wiedzy, żeby porównać wszystkie przypadki. Ja się zajmuję tylko pewną częścią rozpoznań klinicznych. Ale generalnie musimy się cofnąć do pojęcia cywilizacja. Otóż w Polsce przez te ostatnie 2000 lat panowała cywilizacja łacińska. Cywilizacja łacińska jest bezpośrednią kontynuatorką cywilizacji rzymskiej i greckiej. To jest cywilizacja oparta na osobowości, czyli personalna. Czyli każdy odpowiada za swoje czyny. Natomiast od 100 lat wprowadza się do Polski cywilizacje azjatyckie, turańską, bizantyjską, w wydaniu pruskim czy żydowską. Tam jest odpowiedzialność zbiorowa. Czyli w cywilizacji azjatyckiej może wyciąć dany osobnik całą swoją rodzinę, jeżeli otrzymał takie polecenie z góry. Jego tam bezpośredni przełożony mu wydał polecenie, że zamordować ma matkę, ojca, żonę, dzieci, to on to robi bez żadnych skrupułów, bo ta cywilizacja na to pozwala. W cywilizacji chińskiej, pamiętacie Państwo, można było dziecko nadprogramowe utopić na oczach matki, zadusić i wszystko było w porządku, nikt nie był karany za to. W cywilizacji łacińskiej szkodzenie natomiast komuś drugiemu jest przestępstwem i jest ścigane z mocy prawa. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że w cywilizacji łacińskiej nie można się tłumaczyć, że się ma jakieś procedury czy jakieś polecenie dostało. Już procesy norymberskie wykazały jednoznacznie, że lekarze niemieccy, którzy tłumaczyli się, że działali na rozkaz tam kogoś z góry, zostali powieszeni po prostu. U nas niestety po cichu od 15-20 lat wprowadza się tą cywilizację azjatycką, czyli osobowości. Czyli jakiś urzędnik wydaje jakąś procedurę, nazwiska pod tą procedurą nie ma, a reszta stada bezmyślnie ją wykonuje. To dotyczy na przykład fluoryzacji stosowanej w szkołach, w przedszkolach i tak dalej. Powinno to być dawno temu zakazane, bo mniej więcej od 40-40 lat wiadomo, że fluor jest neurotoksyną. Więc absolutnie dzieciom do lat 18 nie powinien być w żadnym wypadku podawany, bo uszkadza ich połączenia synaps nerwowych. Czyli robi ich, z nich roboty biologiczne. Wracając do kwasu jabłkowego. Kwas jabłkowy jest tak samo lekiem, albo trucizną, w zależności od tego, komu, w jakiej sytuacji podajemy. Nie można twierdzić w żadnym przypadku, że wszyscy będą nagle pili kwas jabłkowy, czy wszyscy będą sobie płukali gardło kwasem jabłkowym. Nie ma takiego uzasadnienia. Wracając do konkretnych przypadków. Kwas jabłkowy możemy podawać, i to własnej roboty. Nikomu nie zalecam kupowania kwasu jabłkowego w sklepach, bo obecnie to jest podobnie jak z alkoholem. Dawniej alkohol to był jakiś tam roztwór otrzymany ziemniaków, owoców i tak dalej, a dzisiaj część wódek jest z karbolu i potem głowa przez 2 tygodnie puchnie. To samo dotyczy kwasu jabłkowego. Jeżeli robimy ten kwas jabłkowy sami, na zwykłych drożdżach piekarskich, to stężenie, jakie uzyskamy, jest zasadniczo rzędu 1-2%. Czyli bardzo słabe, ale wystarczające, żeby uzyskać efekt. Czyli tak,
przypadku niedokwasności żołądka, a to występuje u osób starszych po 50, 60 czy 70 roku życia, można do jedzenia, obiadu na przykład, wypijać sobie lampkę kwasu jabłkowego z pepsyną. Poprawi to trawienie, ułatwi proces przechodzenia pokarmu przez przewód pokarmowy. Ale w żadnym wypadku nie powinna to robić młoda osoba, 20, 30 czy 40-letnia, bo ona w związku z stresem, jaki w obecnych czasach panuje w większości zakładów pracy, już i tak ma nadmiar produkcji kwasu solnego i w związku z tym bardzo często występuje refluks, bardzo często występuje zgaga, bardzo często występuje odbijanie, tak zwane bekanie. Tym osobom absolutnie odradzam picie jakichkolwiek kwasów. Jak to łatwo sprawdzić? No wystarczy zadać kilka pytań. Jeżeli ktoś lubi słodycze, lubi jakieś inne rzeczy, to nie ma sensu, żeby pił kwas jabłkowy, ocet jabłkowy. Jeżeli natomiast ktoś woli dojadać ogórki kiszone czy kapustę kiszoną, to znaczy istnieje prawdopodobieństwo, że może mieć za mało tego kwasu. W myśl zasady, że organizm wie, czego mu potrzeba. Potrzebuje do trawienia konkretną rzecz. I mamy problem. Do lat 70. leczono wrzody żołądka czy wrzody dwunastnicy roztworem ziół czy nalewkami spirytusowymi. To nie jest żadna medycyna alternatywna. To była medycyna stosowana w jednej z najlepszych klinik Akademii Medycznej w Gdańsku, prowadzonej przez profesora Gamskiego. Dostawał pacjent w ciągu 10 dni 25 ml takiej nalewki i po 10 dniach najczęściej wrzody żołądka były wyleczone i proces ten się utrzymywał, to znaczy wyleczone wrzody praktycznie przez 2-3 lata nie dawały wznowy. Natomiast od 1978 roku wprowadzono tak zwane blokery H1, które siały straszne spustoszenie, bo się okazało, że receptory H1 mają także inne narządy, nie tylko wydzielnicze kwasu solny. No i trzeba było te leki typu Tagamet wycofać. W Polsce nadal to się jeszcze sprzedaje, nie wiadomo dlaczego. Potem wprowadzono blokery kanału wapłoniowego i okazało się, że one zakłócają proces budowy wapnia do kości, czyli powodują osteoporozę. Mało tego. Nalewkę piło się przez 10 dni, 2 tygodnie, raz do roku, czasami dwa razy do roku i była sprawa załatwiona. Natomiast obecnie te wszystkie blokery, czyli omeprazole, pantoprazole i tam dalej, bierze się niekiedy przez miesiąc, dwa i trzy, bo lekarze bezmyślnie tak przepisują, bo pacjent cały czas ma dolegliwości bólowe. No i oczywiście po 3-miesięcznym braniu takich preparatów następuje uszkodzenie układu kostnego, czyli osteoporoza się zaczyna rozwijać. Proszę zauważyć, że żaden z tych lekarzy, którzy przepisują te omeprazole, nie sprawdzi poziomu witaminy D ani poziomu żelaza u swojego chorego. Czyli innymi słowy, od razu powoduje tworzenie z niego przewlekle chorego. Bo on będzie wracał regularnie zarówno na wiosnę, jak i na jesień. Cała teoria powstania choroby wrzodowej jest literacką fikcją, która obecnie wprowadzona została do podręczników tak zwanych akademickich. Proszę zauważyć, że do lat 80. normalne było, że naturalny przebieg choroby wrzodowej, czy to dwunastniczy, czy żołądka, miał dwa szczyty. Jeden na wiosnę, drugi na jesień. I w ten czas nasilała się ta choroba. W roku 80. stwierdzono, że makrocykliny jako antybiotyki przynoszą więcej szkody ludziom niż pożytku. Jednocześnie te makrocykliny zaczęto stosować w weterynarii na masową skalę, bo przybór masy danego zwierzęcia był znacznie szybszy. Czyli w celach ekonomicznych, skrócenia czasu hodowli stosowano makrocykliny. W związku z tym większość bakterii stała się odporna na makrocykliny, no ale produkcja była rozpoczęta. I w ciągu 4 lat wmówiono głupiemu ludkowi, że makrocyklina jest najlepszym lekiem na tak zwane bakterie żołądkowe, czyli Helicobacter pylori. Wymyślił to jakiś lekarz
z Australii, 86-letni, za co mu dali nawet Nagrodę Nobla. Na czym polega problem? A skąd ta biedna bakteria wiedziała, że jest jesień czy wiosna? Bo tylko wtedy jej cykl, jak gdyby rozwojowy, tak się nasilał, że pacjent odczuwał dolegliwości bólowe. Przecież jeżeli ona żyła cały czas w żołądku i cały czas w tym samym środowisku, no to powinna pracować równomiernie, się rozwijać, czyli ból powinien być cały czas. A wiemy doskonale, że tylko na jesień i na wiosnę te bóle się nasilają. Czyli jest to literacka fikcja, której celem było ponowne wprowadzenie makrocyklin do obiegu, do rynku medycznego. To jest olbrzymi zysk dla koncernów, które to wytwarzają. Jednocześnie stosowanie długotrwałe leków blokujących wydzielanie kwasu solnego prowadzi do jego niedoboru. To jest tak jak z sportowcami, którzy ćwiczą, a potem nagle przestają ćwiczyć i mięśnie momentalnie przestają pracować. I wystarczy pół roku takiego niećwiczenia i wszystkie mięśnie wiszą. Innymi słowy, w chorobie wrzodowej żołądka, czy w jakichkolwiek zaburzeniach przewodu pokarmowego, w wieku do lat 40 czy 50, picie kwasu jabłkowego jest bez sensu, a jest szkodliwe. Natomiast kwas jabłkowy możemy spokojnie stosować przy zapaleniach górnych dróg oddechowych. Badania jak najbardziej naukowe udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że wirusy wnikają do naszego organizmu poprzez ten mały języczek ruchomy na tylnej ścianie gardła. Czyli wystarczy wypłukać, jak się zaczyna jakiekolwiek kłopoty z gardłem, bo obrzęk, bolesność, tkliwość i tak dalej. Wziąć sobie jeden czy dwa łyki takiego kwasu i przez 10 takich wciągnięć nosem, czyli gul, 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 przytrzymać tam przez tą minutę czy dwie i poddać działaniu ten języczek i tylną ścianę gardła działaniu tego kwasu jabłkowego. Najczęściej po jednym dniu takiej kuracji, czasami dwie, dolegliwości mijają, nic nie trzeba robić. To jest zupełnie podobna sytuacja jak mycie lodówki. Każda gospodyni wie, że jeżeli chce się usunąć zapachy, czyli cząstki stałe, czyli bakterie rozmaite z lodówki, to wystarczy ściany lodówki przetrzeć octem. I w tym znaczeniu stosowanie w przypadku choroby górnych dróg oddechowych, kwasu jabłkowego, powtarzam, własnej roboty, jest jak najbardziej wskazane. Wracając do cywilizacji, znowuż naszej łacińskiej. Otóż po to wprowadzono wszelkiego rodzaju izby, typu lekarską, typu prawniczą, typu pielęgniarską, nie żeby rozwijać daną wiedzę, tylko żeby lepiej wprowadzać procedury. Od góry idzie procedura, izba została stworzona do pilnowania tego dołu, żeby tą procedurę wykonać i w związku z tym do dzisiaj u nas nie wykonuje się badań typu witamina D, badanie jodu na przykład, czy selenu, które są odpowiedzialne za choroby tarczycy, tylko każe się podawać hormony tarczycy, bo w ten sposób tworzy się bezpośrednio przewlekle chorych. No a po wprowadzeniu medycyny rockefellerowskiej do Polski to człowiek istnieje tylko dlatego, że jest chory. My płacimy w tej chwili już, jak twierdzą ekonomiści, podatek w wysokości 80%. No to jak jeszcze tych biednych ludzi można okraść? No trzeba zmusić, żeby sami kupowali leki, a w leku już jest podatek VAT, no i płacimy kolejny podatek. Serdecznie dziękujemy panu doktorowi za wyczerpujące podejście do tematu octu jabłkowego i kilku innych zahaczających o ten temat problemów. I zachęcamy do śledzenia naszych nowych filmików na kanale. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.